śniadanie. Tak jak widać. I jak coś wiecie, to życzę smacznego. Witam się z wami serdecznie. Jest już koło południa, ale wcześniej jakoś tak nie było okazji się przywitać. To już prędzej wam śniadanko pokazałam. No, a teraz... Teraz się witam z wami dopiero. Wiki właśnie wyjechała na wakacje teraz z Kamilem na parę dni, a później to pojadą jeszcze do Wiednia, ale na razie pojechali tu w Polsce do rodziny Kamilka. Także witam się z wami. Tak troszkę mi smutno, no ale wiecie, niech się bawią. No, dzisiaj znowu pachnie. Dzisiaj mi tu pachnie latem, ale i kwiatkami. Także nie wiem, pelargonie nie pachną, ale chyba mi tą begonią tutaj troszeczkę taki zapaszek idzie z tej begonii. No i wiecie, może te groszki też pachną, tam teraz nosa nie wsadzę, ale coś mi tutaj tak fajnie pachnie takim letnim ogrodem, takim jak pamiętam, jak z babcią chodziłam na ogródki. Tam kiedyś wspominałam, że przy domu babci były, to była kamienica, ale tam w podwórku potem były ogródki działkowe dla tych ludzi, którzy mieli domy, znaczy, którzy mieli mieszkania w tej kamienicy. Oczywiście dla wszystkich tam nie starczyło i babcia chodziła do, miała tam kilka koleżanek, do których chodziła i właśnie tak pachniało, ta jakby różyczkami, to chyba jest jednak ta begonia. Bo ta begonia tak różyczkami pachnie, ale też nie zawsze. No, także witam was serdecznie jeszcze raz, no i zaczynamy ten dzień. Znowu się witam tutaj, jeszcze wam się nic nie pokazałam, a tyle się już zadziało. Ale to wam pewnie później popowiadam. Na ogródek chyba dzisiaj jednak nie pójdę, bo jest za gorąco. A dzisiaj taki dzień, że wszyscy gdzieś wyjeżdżają, tylko ja w domu siedzę. Moja Wiki już pojechała, to wam wcześniej mówiłam. A teraz właśnie o tej porze wylatuje mój brat do Egiptu. No i tak patrzę. Tak patrzę na to niebo, kiedy ten samolot z tych Peżowic będzie jechał. Bo na pewno będzie nad nami jechał i leciał. I powiedziałam im, że, znaczy napisałam im, że jak będzie lecieć nad Miechowicami, to żeby mi pomchali. No. Ja nie wiadomo, czy tędy, bo nie wiem, no na południe powinien lecieć. To powinnam widzieć tutaj ten samolot, ale nie wiem, czy on już przeleciał, czy nie. Bo troszkę to zeszło, jak tam jeszcze z nimi pisałam. A wiecie, samolot to szybko, nie? No. O, co my tutaj mamy? Jak pięknie, jak ja lubię tego ptaszka. Znaczy, to nie jest ptaszek, ja wiem. Mówimy na niego koliberek, ale to jest jakiś bączek czy coś takiego. Wy mi już pisaliście kilka razy. No, ale przynajmniej teraz go będę miała. Na tym. No wiecie. Nagranego. I poleciał gdzie indziej. Super. Jest u nas bardzo gorąco. A ja i tak zaraz będę musiała wyjść. Ale to tylko do przychodni oddać receptę. Do sklepu po wodę mineralną, tą gazowaną, bo mój Zbyszek lubi wodę z bąbelkami. Nie lubi takiej zwykłej wody, niegazowanej. No a że mało pije, to przynajmniej to mu kupuje, żeby jednak pił trochę wody. Nie tylko kawkę. No i to tak. Dzisiaj przynajmniej jest wiaterek, bo wczoraj było stojące powietrze. Dzisiaj przynajmniej troszkę wiaterku jest. Ale tego samolotu nie widzę. Możecie się ze mnie śmiać, ale on naprawdę może tutaj lecieć nad nami. Bo te wszystkie z Pyżowic to zazwyczaj lecą tędy. Coś tam było słychać, ale nie wiem. Coś leci, słyszę. Pewnie będzie za niedługo się ujawni. Zaraz to tylko samochody wysłyszycie. Nic, ja na razie wstrzymam i jakby już będzie coś widać, to wam pokażę, jak nie, no to trudno, to nie pokażę. Leci!
Ciekawe, czy to rzeczywiście ten. Gdzie on jest? Stracił mi się. O, przepraszam was. O, leci, leci, leci. No. No i przyjechałam do przychodni wrzucić karteczkę. Jest już popołudnie, ale nadal jest gorąco, także się tylko na chwilkę tutaj pokazuję w samochodzie, bo można paść. No i za chwilę jadę tylko jeszcze po wodę mineralną. Dzisiaj nie robię żadnych zakupów. Wodę mineralną dla męża, gazowaną, bo to już mówiłam wcześniej. No i do domciu, ale tak na chwilkę, taka przebitka, coś innego niż, niż ciągle przy tym kuchennym stole, chociaż dzisiaj będzie Q&A, odpowiadanie na pytania. No i jest już wieczór, przyszłam, spóźniłam się nawet na ten zachód słońca, chmur nie ma, wygląda przynajmniej jakby nie było chmur, ale jakoś takie dziwne to niebo jest. Tak jakby miało, nie wiem, jakby taka mgła zasnuła niebo. No i tam w ogóle w oddali nie widać, żeby tam coś było, wiecie, jakieś pozostałości słoneczka. A jest dopiero 20, także nie wiem, co się dzieje. Wcześniej pięknie słoneczko świeciło, grzało, smażyło. No a teraz jest jak jest. Także tak. Troszeczkę mi się przysnęło, ale zaraz wam wszystko w kuchni wyjaśnię. No i czas na kartkę z kalendarza na 19 sierpnia, piątek, 231 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Bolesław, Ezechiel i Juliusz oraz Agapiusz, Alfred, Andrzej, Donat, Emilia, Jan, Julian, Ludwik, Luiza, Magnus, Marian, Sebald i Wiktor. No i oczywiście wszystkim, którzy obchodzą swoje imieniny urodziny, życzę wszystkiego najlepszego, a my obchodzimy 3. rocznicę vlogowania. Tak. Także mamy już 3. rocznicę vlogowania, a co za tym idzie, powiem później. A teraz dalej przysłowia. Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegu długo zasiądzie. Słońce świt o 4:47, wschód 5:25, zachód 19:53, zmierzch 20:31. Nietypowe święta, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej oraz Światowy Dzień Fotografii. Cytat dnia: wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę. I to powiedział Jan Paweł II. To wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Za chwilę teleportujemy się do kuchni przy kuchennym stole. No i witam was serdecznie przy kuchennym stole z herbą, z kawusią. No i zapraszam na pogaduszki. No i witam was serdecznie wieczorową porą z kawusią. No i dzisiaj mamy taką fajną rocznicę na kanale. 3. rocznicę nagrywania, vlogowania. Z tej okazji pomyślałam sobie, że fajnie jest zrobić odpowiedzi na pytania. Odpowiem dzisiaj na kilka pytań, na wszystkie, które zadawaliście, dlatego że no, jest tego troszkę dużo, a są to takie pytania też złożone z kilku pytań czasami, nie wszystkie, ale niektóre. No i takie pytania, na niektóre trzeba troszeczkę dłużej odpowiedzieć, nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem. Także za chwilę będę odpowiadała na te pytania. A teraz to jeszcze chciałam wam powiedzieć, że co ja dzisiaj robiłam, bo tam żeście nic nie widzieli, co ja robiłam. Po prostu dzisiaj, jak po południu, jak zjadłam obiad, tak jakoś, tak mnie zmogło w fotelu, jak sobie oglądałam filmy,
najpierw sobie przygotowałam pytania do mojego zeszytu, wpisałam, żebym wiecie, mogła, żebym je mogła przeczytać, dlatego że tak ja je miałam na laptopie, musiałam tutaj z laptopem przychodzić, to by mi nie było wygodnie. Wzięłam sobie też tutaj okulary, ale mi się jakoś tak usnęło i tak jakoś, bo dzisiaj wcześniej wstałam rano i potem już się nie kładłam. Tak jakoś, że nie umiałam się obudzić. No, ale Zbyszek mi zrobił kawusie. Ja po prostu, jak było piękne słońce, to ja normalnie się zapadłam i nie mogłam się obudzić. Ale to też było spowodowane tym, że wczoraj miałam troszkę ciężki dzień i dzisiaj po prostu musiałam zregenerować siły. No, słoneczka, nie nagrałam zachodu, a było ładne, bo wiem, że mi świeciło, ale ja tak wiecie, tylko oczy przymrużyłam, zobaczyłam i dalej. No, ale już doszłam do siebie, także zaczynamy nasze pogaduszki wieczorne. Wiki już jest na miejscu, także mamy chatę wolną. No, brat już też pewnie na miejscu, chociaż nie meldował mi się. No, ale już teraz w nocy mu tam nie będę pisać, chociaż na pewno jeszcze nie śpią, tylko gdzieś tam balują. No, ale nie będę im zawracać głowy. W każdym razie mam nadzieję, że wszystko ok, że dolecieli, że rekiny ich nie zaatakowały nad morzem, a też i jakieś krokodyle ich tam też nie zjadły, nie? No i to tak, także zaczniemy, no bo chyba to, nie pamiętam co jeszcze tam chciałam wam powiedzieć, pewnie jak mi się coś przypomni, to na koniec, jak będę chciała zakończyć, to mi się przypomni. No. Dzisiaj jest u nas okropnie ciepło, na tą działkę nie poszłam, dlatego że stwierdziłam, no nie ma sensu. Taki skwar, no w domu ciężko było wytrzymać, a przeciągi porobione, chociaż balkon był przymknięty, tylko żeby był lufcik, żeby to tak przewiewało, ale ciężko było w domu, a co dopiero tam na ogródku, jak tam w tym słońcu. Więc stwierdziłam, dobra, dzisiaj już nie idę, nie wiem, czy jutro tam pójdę, czy nie, zobaczymy. No. I to zaczynamy. Nie wiem, czy w tych okularach dam radę przeczytać te pytania, czy będę musiała wziąć drugie. Mam taki ładny zeszycik, już wam go kiedyś pokazywałam. No. I tak. Może to pytanie. Co spowodowało, że zaczęłaś nagrywać filmiki i jak wyglądały początki? No. Ja już to mówiłam, ale wiadomo, że nie każdy musi oglądać od początku, bo tam jest już ich, miałam zobaczyć, widzicie, nie przygotowałam się. Ostatnio jak patrzałam, to mi brakowało troszkę do 1000 albo kilku tysięcy. Ja wam to jeszcze zaraz powiem dokładnie, ile jest. Pod koniec filmiku wam powiem, ile mam już filmów na kanale. Bo ja sobie to wcześniej sprawdzałam, ale to jeszcze brakowało do tej rocznicy, tam nie wiem, z 7 czy ileś dni. No już raz nie pamiętam, ile było tych odcinków. No ale co spowodowało, że zaczęłam nagrywać? To był przypadek, bo konto już miałam do oglądania. Kiedyś chciałam oglądać YouTube'y i tak, no oglądać chciałam, to tak dało się oglądać, ale chyba się nie dało komentować, czy żeby sobie zasubskrybować jakiś kanał, żeby po prostu mieć stale, żebym nie musiała szukać ciągle tego kanału, dlatego że no na początku już tak nie wszystkie kojarzyłam. Zresztą na początku te kanały, które ja oglądałam, to były kanały przeważnie młodych dziewczyn, młodych matek i tak dalej. Dacolkę to oglądam do teraz, ale wtedy już też oglądałam. Mami, coś było, taka blondyneczka, ona już teraz chyba nie nagrywa. Dwoje maluszków miała i jeszcze jej koleżanka, ona z Krakowa, koleżanka jeszcze z innego miasta, mniejsza z tym, ale właśnie takie młodziutkie matki z dziećmi oglądałam. Najpierw to było z jednym dzieckiem, potem już z dwójką dzieci. Nawet już teraz nie pamiętam, jak się te kanały nazywały. No i oprócz tych, to potem już tak wiecie, się zagłębiałam, tam mi wyskakiwały inne kanały, tam zaczęłam też i Malinową oglądać, Bogi Silver, Szusz, takie różne, pełen wachlarz miałam. No i zaczęło mi się to podobać, sobie pomyślałam, kurczę, ja bym też tak mogła, nie? Chociaż tylko, ja sobie myślałam tylko, co ja będę pokazywać tam, nie?
Ani nie mam kasy, żeby jakieś kosmetyki, torebki drogie, ciuchy pokazywać. No małe dzieci też już nie. Zresztą, no... Także tak sobie myślałam. Podobało mi się to, a ja zawsze lubiłam robić dużo zdjęć. Bardzo dużo zdjęć z każdej imprezki i potem wszystko na Facebooku lądowało. No i zasypywałam znajomych takim spamem właściwie, nie? No bo zdjęcia tylko ciągle lądowały na Facebooku. No i tak sobie raz pomyślałam, kurczę, co by to było, jakbym tak nagrała. I to było po naszych wakacjach nad morzem. Kupiłam chyba wtedy 20 kilo ogórków. No i to był mój pierwszy taki króciutki filmik, że zaprawiam ogórki. I jak chcecie zobaczyć ten filmik, bo może już część na pewno już widziała, to jest malutkie, ale wtedy jest porównanie, jak wtedy wyglądałam i w ogóle jak się wtedy zachowywałam, kręcąc pierwszy filmik, drugi, a jak teraz jest różnica w zachowaniu i w ogóle. No to jakbyście chcieli, bo tak jak się leci, to tam ponad 1000, ja już nie wiem ile tam jest tych filmów, to tak jest ciężko przelecieć i w pewnym momencie już nie pokazuje więcej. To wystarczy po prostu, jak się wejdzie na wideo, na te zakładki jak są, play, coś tam z play, potem jest drugie, jest wideo i tam takie inne, to jak na te wideo się wejdzie, to z boczku jest sortuj według. I tam jak się na to najedzie kursorem, to jest najstarszego, najmłodszego, najnowszego i tam jeszcze, no to od najstarszego. I wam wyskoczy od pierwszego odcinka. No i tam można zobaczyć, jak wtedy się zachowywałam i w ogóle, nie? To było kilka minut filmiku. Tak sobie pomyślałam, będę te ogórki robić, to może coś nagram. No i weszłam do łazienki, bo tam mi się moczyły w wanienkach, no bo 20 kilo ogórków. Na giełdzie je wtedy kupiłam. No i pokazałam te ogórki i siebie i potem wyszłam stamtąd i coś tam ciągle mówiłam. No i potem sobie pomyślałam, dobra. No i wrzuciłam to, a wydawało mi się te 2 czy 3 minuty, że to całą wieczność tam mówię, nie? No i wrzuciłam to na kanał, bo sobie pomyślałam, a to co by było, jak ja bym tam zrobiła, wiecie? Żeby to poszło na kanał. Tym bardziej, że już jeszcze nic nie filmowałam, a już miałam 2 subskrybentów. Ktoś mi, co mnie bardzo śmieszyło, nie? Ktoś ze znajomych tam zasubskrybował, jak tylko miałam no, po prostu do oglądania ten kanał utworzony. No. I potem się zastanawiam, jak to już włączyłam, to potem się zastanawiam, kurczę, a może jednak nie. I potem tylko czekałam, co mi będą ludzie pisać. Bo mnie się wydawało, że od razu wszyscy znajomi to będą widzieć i będą się śmiać ze mnie. Posłałam to, ten filmik też Markowi. I myślałam, że mnie skrytykuje, że ten, ale jemu się podobało. No to pokazałam potem Wiki. A ona też taka sceptyczna jest, więc myślę, a pewnie to mnie zjedzie za to, nie? Że takie rzeczy puszczam tam na YouTube'a. Ale jej się to podobało. No więc mnie to ośmieliło i tak potem zaczęłam coraz częściej. Na początku to tak było, nie było codziennie vlogowanie, tylko tak co jakiś czas i też komórką i z komórki to wrzucałam. I to mi się tam długi czas zapisywało jak na komórkę, nie? No teraz to według tego, jak się to teraz zapisuje na komputerze, no to wiecie, tam było parę minut filmiku, a to mi się tam 15 minut przetwarzało. Mi się wydawało strasznie długo, 15 minut. Teraz to jest, wiecie, pikuś, nie? No. Ale tak to się zaczęło i potem mnie to wciągało coraz bardziej. Na początku to tam miałam kilka tylko tych łapek w górę, co mnie strasznie, wiecie, cieszyło, nie? Każda łapka do góry to mnie cieszyło. Na początku też było, wiadomo, parę tylko tych subskrybentów mi przybywało, ale bardzo powoli. Ale to mnie tak, dla mnie to było strasznie dużo, że to tyle osób mnie tam ogląda, to tam było parę osób, nie? No i z czasem się to tak rozwinęło, potem stwierdziłam, po pierwszym vlogmasie chyba zaczęłam już tak bardziej regularnie nagrywać, a potem już tak się złożyło, że zaczęłam vlogować codziennie.
No i powiem wam, że czasami myślę sobie, co ja dzisiaj będę gadać. Nie mam co pokazywać, bo nie będę wiecznie w kółko pokazywać na przykład, że sprzątam, albo że gotuję obiad, albo że prasuję, chociaż przydało mi się prasowanie. No takie rzeczy, nie? I zastanawia się człowiek czasami, o czym tu w ogóle mówić. Nic do głowy nie przychodzi, pustka. Ale jakbym miała nie nagrywać, to się człowiek źle czuje z kolei, brakuje czegoś. To jest takie już, tak wciąga. No i tak, tak to już poszło i tak już teraz leci trzeci rok. Teraz już się zacznie czwarty rok, bo zaczęłam nagrywać 19. Ja to owszem wam teraz nagrywam 18, ale wy to będziecie mieli 19, bo wtedy jak nagrałam, od razu to wypuściłam w tym samym dniu i tak było przez jakiś czas, że jak nagrywałam, to od razu to wpuszczałam. No, a że nie miałam jak składać, bo nie miałam tego programu do składania, to nie było to jak poskładać, to na początku to tylko tak, wiecie, parę minut to, co akurat robiłam, a potem to się wycwaniłam i zrobiłam, żeby było jakoś urozmaicenie, to robiłam na stop, znaczy się na pauzę, przeszłam do innego pokoju, znowu coś tam nagrałam i tak w ciągu tam, żeby mi się nazbierało 15 minut, ale to też, żeby mi się komórka nie wyłączyła, nie? No, także różne już tam takie ujęcia robiłam i dopiero potem taki 15-minutowy wypuszczałam filmik. No to tak to już było wtedy, jak już pierwsze vlogmasy nagrywałam. No. I tak, to myślę, że na to pytanie odpowiedziałam. Nie wiem, na ile mi się ten, bo na to pierwsze bardzo długo odpowiadałam. No. Do tego pytania jeszcze było, czy jak byłam nastolatką, czy prowadziłam swój pamiętnik. Tak, pisałam pamiętnik, nawet kilka podejść miałam, potem była przerwa, potem znowu pisałam, ale w sumie nie wiem, gdzieś, może gdzieś na działce są te pamiętniki, ten pamiętnik. To były zwykłe zeszyty, tam sobie, wiecie, zapisywałam taki dziennik właściwie, dzień po dniu, co tam robiłam, nie? No, ale to, tam dużo tego nie ma. Jakoś potem, wiecie, słomienny zapał. W wakacje tam pisałam, a jak już potem się szło do szkoły, to już o tym zapominałam, już nie pisałam. Ale prowadziłam troszeczkę tego pamiętnik. No już nie licząc tych pamiętników, wiecie, co się dodawało w szkole i to właściwie było na zasadzie, jedne to były złote myśli, a drugie to było, że się wpisywali do naszego pamiętnika, nie? No i tam wszystkie koleżanki z klasy się wpisywały do pamiętnika. Ale to nie taki pamiętnik, nie? No. Następne pytanie. Jaki zawód wybrałabyś dla siebie, gdybyś mogła przenieść się w czasie, ale z obecnym doświadczeniem? No, tak myślałam nad tym troszeczkę. Ta fotografia w sumie to nie była taka wybrana przeze mnie, ale podobała mi się. Podobało mi się to. Ale ja chciałam już wtedy być troszeczkę, tak miałam takie pomysły, żeby być krawcową, żeby nauczyć się szyć, tak wiecie, w szkole. Ja tam już mówiłam, że mama z tatą nie bardzo byli za tym, ale tak teraz myślę, że taki zawód by mi się przydał. Ja wiem, no może się niektórzy tu spodziewali, że na studia i jakieś tam ekonomia czy coś takiego. No ja bym... No raczej nie. Jak już to taki jakiś normalny zawód, znaczy normalny, nie mówisz tam, to są nienormalne, ale taki przydatny dla mnie, o, zawód to byłby właśnie, jakbym się nauczyła kroić i szyć. I bym się tego nie, wtedy bym nabrała takiej odwagi i pewności siebie i bym się nie bała to robić. Bo tam próbuję tam niektóre, wiecie, takie proste rzeczy, jak na przykład szyć firany, czy tam boki, no takie proste szycie, nie? Ale żeby tam sobie na przykład uszyć sukienkę, bluzkę czy coś takiego, tam te podkroje, to wszystko, no to ja nie mam odwagi do tego, nie bardzo kumam, o co tam w tym chodzi, żeby to fajnie wychodziło i nie wychodziły jakieś takie, wiecie. No to jakbym mogła, to bym się uczyła właśnie krawiectwa. Bo to jest bardzo przydatna rzecz. Nawet jak idziecie do lumpa, sobie coś kupicie, możecie sobie przerobić po swojemu, nie? No, albo po prostu kupić sobie kupon materiału i samej sobie skroić i uszyć. To takie przydatne jest. No ale cóż, już się nie da wrócić. Nie wiem, czy do tego jeszcze było? Nie. Czemu PZK?
Ja się uśmiałam, jak się ostatnio ktoś kombinował przy tym skrócie. A to po prostu jest... Ja tak sobie dałam na początku, żeby ten kanał był... Nie wiedziałam, nie chciałam dawać imienia, nazwiska i w ogóle. A coś tam musiałam wpisać, żeby się ten kanał jakoś nazywał, zanim jeszcze nagrywałam, tylko po prostu jak chciałam sobie komentować różne inne kanały, filmy, vlogi. No i to sobie dałam PZK i to jest od nazwiska inicjały P i K, a Z to jest pośrodku małe, zauważcie. To jest jedno, jest obecne nazwisko z domu K, no i to tak właśnie wyszło P z domu K. No. Oj. Znowu mi się słoiczków nazbierało, będę musiała wynieść do piwnicy. No i cały sekret mojej nazwy kanału. Kilka razy chciałam to już zmienić, ale w sumie no Gabriela i tamte nazwiska, ale w sumie jakoś nie doszłam do tego, bo miałam różne pomysły, a ostatnio stwierdziłam, że w sumie już mnie znają jako Gabriela PZK, więc nie będę wymyślała. Tylko właśnie dodałam sobie, no już jakiś czas temu, że witam w moim świecie. A tak się składa, że u Boni też widzę, że zaprasza do swojego świata. Ale to dopiero zauważyłam u niej jakiś czas temu, bo niedawno zaczęłam ją oglądać i się uśmiałam, bo podobna tematyka, tylko że ona tam dużo więcej robi, przetwarza. No i też mamy podobne hasło na początek filmu, nie? No. I to tyle. Bo ja miałam różne pomysły, takie jest życie, no coś w tym sensie, tam mój świat, no i w końcu zostawiłam właśnie te PZK, Gabriela PZK, ale na początku po prostu witam w moim świecie, bo to taki mój świat, nie? No. I tak. Teraz tutaj, jaka cecha charakteru mojego najbardziej, jaka cecha charakteru najbardziej ci w sobie przeszkadza? Jaka cecha charakteru najbardziej ci w sobie przeszkadza w codziennym funkcjonowaniu i w relacjach? No, nie wiem, myślę, że to może być... Kiedyś to byłam bardzo taka wybuchowa i tak, wiecie, bez przemyślenia, jak ktoś coś powiedział, to od razu odpowiadałam, a potem mi głupio było czasami, nie? Teraz już troszeczkę to się zmieniło, ale cały czas mam coś takiego, że ja jestem bardzo płaczliwa. I to mnie wkurza, bo jak czasami się zdenerwuję, to mi się płakać chce. I jak czuję taką bezsilność, to mi się płakać chce. I wkurza mnie to, bo wiem, że potem nie jestem... odbierana, wiecie, poważnie, tylko jak taka płaczka, nie? Ale walczę z tym, nawet mi się to ostatnio udaje, że w takich sytuacjach, jak nie mogę, nie chcę pokazać, że tam się popłaczę czy coś, to po prostu udaje mi się to. No i tak walczę z tym. Jeśli to jest cecha charakteru, nie wiem, tak. Oczy w mokrym miejscu, nie? No ale przede wszystkim w tych momentach, jak nie chcę, żeby... Nie chcę się popłakać, a to mi samo leci. To jest wkurzające. Często tak jest, na przykład siedzę gdzieś, czy na jakimś koncercie, wzruszę się tak, wiecie, w środku tak, no coś mi się bardzo podoba. Jakaś muzyka, czy coś. Bije człowiek brawo i nagle zaczyna, puszcza mi się, leje mi się, łzy mi się leją i wkurza mnie to, bo mam zaraz taki nos czerwony. W kościele czasami coś sobie przypomnę, jakie są tam na przykład jakieś rocznice ślubu, czy tam, no różne rzeczy czasami przyjdą człowiekowi do głowy i mi się zaraz płacze, nie? Wystarczy, że ksiądz tam składa życzenia tam jakiejś starszej parze, tam na 50 rocznicę tam ślubu, czy coś, to mi zaraz ryczeć się chce. Słyszę orkiestrę dętą, ryczeć mi się chce. Nawet jak hymn nasz się śpiewa, to mnie się ryczy. Ale to mam po moim tacie.
Także to mi przeszkadza. Przeszkadza mi to w codziennym funkcjonowaniu, ale staram się z tym walczyć. No już tak właśnie jak nie chcę pokazać, no to staram się tak, wiecie, wytrwać, żeby nie poryczać się. To mi się czasami udaje. No i już na orkiestrę dentą tak już nie reaguje. No, bo u nas często orkiestra dęta w kościele grała podczas sumy, jak były jakieś różne uroczystości, no i wtedy miałam kluchę w gardle, ale to się już do tego przyzwyczaiłam, bo to było często i już tak nie reaguje na przynajmniej na orkiestrę. No, także chyba odpowiedziałam. To mamy raz, dwa, trzy, cztery pytania już odpowiedziałam. Piąte. Jaki jest twój największy lęk, czego się boisz? No, takich lęków to jest dużo. Nie wszystkie wam tutaj mogę mówić, bo nie chcę. No nie chciałabym, tak, bo to za dużo by o mnie może powiedziało. Ale no, boję się na przykład jakiejś ciężkiej choroby. Są takie różne ciężkie choroby. Boję się, że ktoś z najbliższych umrze nagle mi. No, tego się boję. Oczywiście czasami się boję, że może być wojna albo coś takiego, no bo takie są czasy. Ale odsuwam to od siebie, bo sobie pomyślałam, czy ja się będę bała, czy nie będę bała, to życie będzie swoim torem szło, a ja niepotrzebnie się zamartwiam. No. Ale takie lęki czasami mam. No mam jeszcze dużo więcej lęków, ale to wam nie powiem. No, to mogę osobiście powiedzieć tej osobie, która mi to zadała, to pytanie. No zresztą ta osoba dobrze wie, jakie mam lęki. I ostatnie na dzisiaj pytanie, jakie przygotowałam, to największe marzenie. Jaki kraj chciałabym zwiedzić? Co powiedziałabym ludziom zaczynającym życie we dwoje? Znaczy się tak, ja powiedziałam, że ostatnie naczynie, które przygotowałam, które przepisałam sobie do zeszytu, bo nie przygotowywałam się tak, żeby odpowiadać przemyślanie czy coś, tylko tak jak leci, bo to się nie da tak. No i największe marzenie to oczywiście mieć swój własny dom, żebym miała dużo miejsca, żebym miała dużą kuchnię z jadalnią, z salonem, ale tak ułożonym, żeby z salonu nie było widać mebli w kuchni, ale z jadalni już tak. No, ale żeby to mieć taki duży dom i z dużym terenem wokół, żeby nie mieć zaraz sąsiadów, zaraz, wiecie, dom, kawałek zieleni i płot i już sąsiedzi, tylko żeby sąsiedzi byli troszeczkę dalej. Nie na jakimś odludziu, bo na odludziu ciężko jest żyć, ale na takim, wiecie, żeby mieć tego sąsiada tam, że go tam widzę, ale niekoniecznie on słyszy, o czym ja w domu mówię, nie? No, to jest na moje największe marzenie, żebym oprócz tego oczywiście, żeby wszyscy w domu byli zdrowi, szczęśliwi i tak dalej. Ale jeśli takie marzenia chodzi, no to właśnie, żebym miała taki dom. A to się może ziścić tylko wtedy, jak wygram w Totka, bo inaczej już w moim wieku jest nierealne, żeby mieć dom. Taki dom murowany, wiecie, bo co innego jest dom jako rodzina, a co innego taki dom jako miejsce do mieszkania. No, to jest moje największe marzenie już od wielu, wielu lat. A jaki kraj chciałabym zwiedzić? Tak szczerze mówiąc, ja jestem taki straszek, że ja nie wiem, czy bym chciała gdzieś jeździć i zwiedzać jakieś kraje inne, ale no pewnie najpierw bym chciała dokładnie zwiedzić nasz kraj. Gdzieś mu jakaś mucha chodzi. Nasz kraj bym chciała dokładnie zwiedzić. Jest dużo miast, miejsc w naszym kraju, które bym chciała widzieć. Ale tak jak jeśli bym chciała jeszcze jakiś kraj zwiedzić, to nie wiem, może Francja bym zobaczyć. O, choćby same Czechy. Nie wiem, czy Słowacja. Kiedyś to się nazywało Czechosłowacja, nie? Ale właśnie południowych sąsiadów. Austrię. Oczywiście niektóre tam miejsca, bo wiadomo, że wszystkiego się nie da. W Niemczech, tak, bajery są, bo o tym to mi mama opowiadała, bo tam była w czasie wojny jako dziecko
przewieziona z rodziną. No i miała dobre wspomnienia stamtąd. Może mojego wujka z ciocią w Niemczech bym chciała odwiedzić, ale tak szczerze mówiąc, to ja bym się bała za granicę. Ja się po prostu boję, jestem taki straszek. Bo zaraz różne scenariusze, coś się może stać. Brat dzisiaj poleciał do Egiptu. Ja nie wiem, mnie nie ciągnie tam, żeby Egipt oglądać i Grecję i takie. Może Zbyszek by może chciał Grecję zobaczyć. Ale jakoś mi tak nie ciągnie. Ja to zaraz, mnie się zaraz przypominają te wszystkie wiadomości, co tam się złego stało, jak tam atakują turystów czy coś. Ja zaraz widzę te strony i od razu mi się odechciewa. No taka jestem. Mnie jest dobrze w domu, tylko mieć swój własny dom, swój ogród wielki. No i zdrowie, żeby się cieszyć tym, nie? No. A co bym powiedziała ludziom zaczynającym życie we dwoje? Że trzeba dużo kompromisów i nie upierać się tak od razu. Trzeba dużo zawsze przemyśleć, bo jak wiecie, jak tak na spontanie człowiek się kłóci i chce mieć rację, to tak nie zawsze ma się tą rację. Trzeba mieć po prostu dużo też cierpliwości, umieć odpuszczać, negocjować. No jeśli chodzi o takie, żeby jakoś przetrwać, nie? Bo w życiu jest różnie, to nie jest tak, życie nie jest tak usłane, że tylko jest pięknie i tak jak to na początku się pokazuje, że młoda para i żyli długo i szczęśliwie, tylko ile po drodze różnych rzeczy jest, no to tylko ci ludzie wiedzą, jeśli uda im się to pokonać, przezwyciężyć, nie poddają się zaraz na pierwszym tym, żeby się zaraz rozwieść. No. Ale to już... To chyba to bym mogła, no bo wiadomo, że każde życie jest inne, każde małżeństwo jest inne, nie? No. No i też jest ważne to właśnie u nas na przykład, że mój mąż to mało się odzywa. I z nim się za bardzo pokłócić nie idzie. On najwyżej szczeli focha. No, a ja to tam kiedyś byłam taka bardziej kłótliwa i tak dalej. Teraz to już trzeba wszystko brać sposobem. I jak coś się chce wywalczyć, to trzeba to tak zrobić, żeby druga strona myślała, że to wymyśliła. No. A jak to zrobić, to już potem trzeba samemu kombinować. No. I tak, to by było tyle, jeśli chodzi na dzisiejsze pytania. No, będę w następnych vlogach włączała kolejne pytania, które były zadane, żeby przejść przez wszystkie. I oczywiście będę te vlogi oznaczała Q&A. Żeby było wiadomo, że to jest to. A dzisiaj jeszcze z tej okazji, że właśnie mam trzecią rocznicę vlogowania, to przygotowałam rozdanie. No, tak, przygotowałam na spółkę z moją przyjaciółką, można powiedzieć. Ona się tutaj nie chce ujawniać, ale wy tam już pewnie dobrze kombinujecie, kto to może być. To ta osoba, która dobrze... Jedna z tych dwóch, która mi tam wysyła różne rzeczy, ale no, także rzeczy z Balei są od niej. Zaraz wam pokażę, co tutaj mam. Mamy tutaj rzeczy z Balei, przy których się bardzo uśmiałam, jak chciałam to przetłumaczyć sobie, zwłaszcza tą sól. I tutaj jest sól do kąpieli i ja wam potem przetłumaczę, bo ja komórką to umiem przetłumaczyć, więc teraz tego nie przetłumaczę, ale przedtem zależy, jak się zbliży tą komórkę, to pokazuje różne rzeczy i mi pokazało, że jestem drugą połową wydry. Tak, jesteś drugą połową wydry. No. A tu chodzi o to, że to jest sól do kąpieli i tam po prostu bym musiała na karteczce przykleić, przetłumaczyć, bo są osoby, które znają niemiecki, bo to jest niemieckiego, znają ten język, mogą sobie sami przetłumaczyć, mogą sobie przetłumaczyć z tłumaczem, ale są osoby, które sobie tego nie przetłumaczą, a nie wiadomo, nie wiem, kto
wylosuję tą, bo dzisiaj jest tylko jedna, jakby można powiedzieć, wygrana. No, będzie losowanie i jedna osoba wygra te rzeczy. Także tutaj jest ta sól i po tej soli będziecie połówką wydry. Tutaj jest i są trzy maseczki. Jakie to są maseczki, to ja Wam potem przykleję właśnie, co to za maseczki są. Jedna wiem, że jest, ta chyba jest oczyszczająca, tu jest kokos i pitaya. I tu jest jakaś regenerująca maseczka. No, ale to wtedy opiszę i przykleję karteczkę, żeby było wiadomo, co to jest. Więc mamy sól, trzy maseczki, do tego żel do kąpieli, balea z takim zapachem, no nie wiem, fajnym, bo wszystkie są fajne. No nie będę otwierała, bo potem ten. W każdym razie tutaj są jakieś owoce, kwiaty, jakiś rajski zapach. No i do tego balsam do ciała z takim perłowym połyskiem nawilżający. Też opiszę karteczkę, to co mi się uda przetłumaczyć komórką. Także te rzeczy, tutaj mamy te maseczki, nie wiem, czy to tam widać, bo chciałabym, żeby to było jednak widoczne. O, maseczki i sól, żeby zostać wydrą. Takie kolczyki. I bransoletka z tej firmy Gina Benotti, z której mam niektóre ciuchy. Podobno to jest bardzo dobra firma, się dowiedziałam. Bo ja nie znałam tej firmy, bo u nas nic nie ma. Nie widziałam u nas nic z tej firmy. Taka bransoletka fajna. To jest taki rzemyk z takimi jakby cyrkoniami. No i to, nie chcę tego tutaj odpinać, ale to jest takie dosyć długie i to można sobie zawinąć kilka razy i wychodzi taka bransoletka. O, coś takiego. No, to tamte rzeczy, kolczyki, bransoletka i ode mnie książka. Taka letnia. Piosenki niemiłosne, Natalia Sońska. Nie wiem, czy to jest, mam nadzieję, że to jest albo pierwsza część, albo w ogóle jako jedna książka. Wiecie, o co mi chodzi, że to nie jest część sagi. Jak jest część sagi, no to już to jest pierwsza część, a nie jakaś środkowa, nie? Ale tutaj Wam dam tył, to sobie możecie zatrzymać i przeczytać, o co tu chodzi. No. Także do rozdania jest książka, żel kąpielowy do kąpieli, do prysznica, balsam, maseczki, sól, no i kolczyki i bransoletka. Tak. I to jest na trzecią rocznicę kanału. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w losowaniu, bo losowanie zrobię znowu komputerowo, także powinno być, wiecie, no, żeby nikt nie miał jakiejś wątpliwości, że ja kogoś wybrałam, czy kogoś pominęłam, czy coś, to trzeba przede wszystkim wziąć udział i w komentarzu napisać, żeby było słowo urodzinki może, bo to urodzinki jakby kanału, no, wiecie, logowania, nie? To nie wiem, myślę, że urodzinki wystarczy. No fajnie, jak tam coś jeszcze oprócz tego napiszecie, oprócz tych urodzinek. Nie trzeba wtedy pisać, biorę udział. Można, ale nie trzeba pisać, biorę udział. Ważne, żeby było urodzinki, bo to słowo tam wpiszę w ten, wiecie, do tej maszyny losującej. No bo nie każdy, ktoś może nie chcieć brać udziału, a po prostu chce napisać komentarz. Poza tym jest takie ograniczenie, że wysyłam tylko na terenie Polski, chyba że ktoś z zagranicy jest teraz za granicą, a poda adres w Polsce.
żeby po prostu na przykład to do mamy, do ciotki, do kuzynki, do kogoś w Polsce wysłać, jak ktoś sobie to potem odbierze, nie? No, także wysyłam tylko na terenie Polski. No i oczywiście trzeba być subskrybentem, trzeba mieć otwarte subskrypcje. Już ostatnio był z tym problem, bo wylosowałam osobę, która nie miała odkrytych subskrypcji. No i tak było troszkę głupio. I mnie jest wtedy troszkę głupio i tej osobie, jeśli widzi, że została wylosowana, a nie ma tych i przeszło koło nosa. Także no, to jest jeden z warunków i no, nie mogę tak, że bo mi ta osoba długo ogląda, długo mnie komentuje, jest fajnie, ale no, jak nie ma odkrytych subskrypcji, no to takie są zasady i nie można tego zmienić. Tak jest na wszystkich kanałach. Także odkryte subskrypcje, żeby było, żebym widziała, że tam subskrybujesz mój kanał. Komentarz ze słowem urodzinki. No i przydałaby się jakaś łapeczka, nie? No. I tak, to wszystko w dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się w miarę podobało. Także jeszcze jutro będę świętowała urodzinki mojego vlogowania. No, ale bo to jutro właściwie jest ten 19, kiedy pierwszy raz spuściłam filmik, nie? No. Także tyle na dzisiaj. Jutro dalej będę wpisywała sobie w ten piękny zeszyt następne pytania, żeby móc potem odpowiedzieć, na ile mi się uda. No. Także dziękuję Wam za wszystkie komentarze, za wszystkie łapeczki, po prostu za ten czas, co spędzacie przed moim vlogiem, no, przy moim vlogu. No. Dziękuję Wam za wszystko i zapraszam na jutro, na następny vlog, bo się tak jakoś smętnie zrobiło, tak za słodko. Także, o, co mi tu wleciało? Jakaś ćma. No, zaraz, się brzydzę ćmy. Dziękuję za wszystko, no i zapraszam na następny vlog. No i jak mnie dzieci słuchają, to 3, 4. Bajo, bajo i papa. Do jutra. Pa. O. No i to jeszcze nie koniec, bo zapomniałam powiedzieć, do kiedy czekam na film, na komentarze, na zgłoszenie. Tylko pod tym filmem bym prosiła, żeby pisać w komentarzu te słowo urodzinki. No i będę czekała do przyszłego czwartku, czyli w przyszły czwartek, to będzie, który? 25 sierpnia, będę robiła losowanie i Wy to będziecie widzieli w piątek na kanale. Także tydzień jest na to, żeby, bo nie wszyscy od razu oglądają w pierwszym dniu, niektórzy oglądają później, mają jakieś opóźnienia, to żeby dać wszystkim szansę. To po prostu czekam na te komentarze do 25 sierpnia. Trzeba mieć odkryte w tym dniu te subskrypcje, żeby nie było niespodzianek. No i cóż, i jeszcze sprawdziłam, a mam równo 1000 filmików. A więcej może o takich statystykach, to może jutro, bo opowiadam, już teraz nie będę przedłużała tego filmu, ale właśnie chciałam to powiedzieć, bo zapomniałam to powiedzieć we vlogu, że na te komentarze czekam tydzień. Także w następnym tygodniu, w piątek 26 powinno to być we vlogu. Bo losowanie na pewno zrobię w czwartek. Tak mam nadzieję. Ale gdyby nie było tego w piątek, no to wtedy powiem, że ten filmik się ukaże, kiedy się tam ukaże, nie? No. Także tyle jeszcze jako takie podskryptum. No. A teraz się będę mogła napić mojej kawusi w końcu, bo mi już prawie że zaschło, już mi znowu kaszel zaczyna dopadać. No i idę montować tego vloga. Dzisiaj dużo wcześniej niż wczoraj i w poprzednim czasie.
No to jeszcze raz bajo, bajo i pa. Do jutra. No i witam Was serdecznie w dzisiejszym vlogu przy kawusi, przy kuchennym stole.